No, oczywiście dobre witam was bardzo serdecznie. Tutaj macie oczywiście wyniki ankiety, którą sobie wczoraj dokładnie coś koło 24 godzin temu założyliśmy. No i słuchajcie, jak można zauważyć tutaj Imperium, to czy poważne boje z Battanią. Co prawda Imperium wygrywa jednym głosem, ale ale z kolei na to, że w komentarzach mnóstwo osób tak naprawdę wspominało o battani, że jest to bardzo ciekawa frakcja, podali całkiem ciekawy styl gry właśnie grania Battanią, a nikt nie wspomniał o Imperium, no to ja jednak zdecyduję się, pomimo tego, pomimo tej przewagi jednego głosu, że zagramy sobie tę kampanię Battanią. No cóż, słuchajcie, wybaczcie mi, że jednak nie do końca się stosuję do wyników ankiety, ale jest to też bardzo ważne to, że w komentarzach nikt w ogóle nie wspomniał o Imperium, a no z pięć, sześć, może więcej osób jednak napisało coś o tej Battani, że chciałby ją zobaczyć, że jest to ciekawa frakcja, że możemy, fajny to jest styl gry, Poprowadzić chociażby wzorując się na takich celtów, No więc, słuchajcie, batata nie będzie. No i zapraszam Was już jutro o godzinie 14 na pierwszy odcinek, właśnie z nowej kampanii w Mountain Blade 2 Banner Ja już sobie grę przeinstalowałem na nowo. Teraz się tak naprawdę zajmę jakimiś ciekawymi, ciekawymi modami, którymi sobie, które sobie mogę dodać, właśnie, żeby urozmaicić rozgrywkę. Wy możecie mi co najwyżej polecić, właśnie jakieś ciekawe mody. Nie wiem, cokolwiek, jakieś fajne mody, co niezbyt dużo zmieniają, a ewentualnie poprawiają jakieś niedociągnięcia. No i tyle słuchajcie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i widzimy się już jutro o godzinie 14. No hej.